Witam Państwa bardzo serdecznie na spotkaniu przystanku Historia Białystok, podczas którego porozmawiamy sobie o wydarzeniach sprzed ponad 80 lat. 12 maja 1935 roku zmarł marszałek Józef Piłsudski. Postać niezwykle wybitna w historii naszego narodu. Jeden z najważniejszych twórców i ojców naszej niepodległości. Człowiek, który całe swoje życie poświęcił niepodległej walce o niepodległą ojczyznę, jako konspirator, jako twórca i dowódca legionów polskich, jako mąż stanu i polityk. Tę miłość do ojczyzny zaszczepiła mu matka, Maria Zbilewiczów-Piłsudska. Śmierć Piłsudskiego była zaskoczeniem dla całego społeczeństwa i nakryła żałobą całą Polskę. Zmarł, tak jak już wspomniałam, 12 maja 1935 roku, a rok później, obecnie będziemy obchodzić 85. rocznicę tego wydarzenia, serce Józefa Piłsudskiego pochowane zostało na Wileńskiej Rosie zgodnie z ostatnią wolą komendanta, która brzmiała: nie wiem, czy zechcą mnie pochować na Wawelu. Niech. Niech tylko moje serce wtedy zamknięte schowają w Wilnie, gdzie leżą moi żołnierze, co w kwietniu 1919 mnie jako wodzowi Wilno, jako prezent pod nogi rzucili. A zaklinam wszystkich, co mnie kochali, sprowadzić zwłoki mej matki z Sugin wilkomirskiego powiatu do Wilna i pochować matkę największego rycerza Polski nade mną. Niech dumne serce u stóp dumnej matki spoczywa. Gośćmi dzisiejszego naszego spotkania są Adam Stefan Lewandowski, historyk, pracownik Biura Informacji i Komunikacji Społecznej IPN, autor m.in. publikacji Solidarność na szlaku Józefa Piłsudskiego, wydanej w 2015 roku, Piłsudski na winecie, wizerunek marszałka Józefa Piłsudskiego w prasie podziemnej w latach 1979-1989, wydanej w 2019 roku. Dr Sebastian Pilarski, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Łodzi. Zajmuje się polityką zagraniczną Polski w okresie międzywojennej, represjami aparatu bezpieczeństwa wymierzonymi w działaczy społeczno-politycznych II Rzeczypospolitej. Redaktor, wśród wielu publikacji znalazła się także ta pod jego redakcją, marszałek Józef Piłsudski, idee, tradycje nawiązania. I obecny tu obok mnie Piotr Siwicki, pracownik oddziałowego archiwum IPN w Białymstoku i jednocześnie prezes oddziału Związków Piłsudczyków w Białymstoku. Witam panów bardzo serdecznie. Szanowni panowie, zacznę od pytania, na które wydaje mi się, że większość Polaków zna, albo przynajmniej powinna znać odpowiedź, ale dla usystematyzowania naszych dzisiejszych wiadomości chyba od tego powinniśmy zacząć. Jakie były okoliczności śmierci Józefa Piłsudskiego? Panie doktorze? Czy Piotrku? Proszę. Piotrku? Józef Piłsudski zmarł po chorobie, która od jakiegoś czasu go toczyła. Wiadomo było, że Piłsudski nie znosił lekarzy. Dopiero praktycznie w ostatnim momencie pozwolił się zbadać profesorowi z Wiednia, ale diagnoza była taka, że jest to już rak wątroby tak zaawansowany, że no, o żadnej operacji nie może być mowy i w zasadzie już trzeba czekać tylko na zgodę. Czy coś zapowiadało ten zły stan zdrowia Piłsudskiego? Czy były jakieś przesłanki mówiące o tym, że stan zdrowia Piłsudskiego jest niezbyt dobry, nieciekawy, tak, że coś się dzieje z marszałkiem? Znaczy, Józef Piłsudski nigdy nie był jakimś okazem zdrowia, a prowadzony przez niego tryb życia tylko jeszcze to pogarszał. I takie znaczące niedomagania zaczęły się około roku 1928, kiedy dostał ataku apoplektycznego, na jakiś czas wylądował w szpitalu z porażeniem prawej części ciała. Później próbowano te jego nadwątlone zdrowie podratować, między innymi ten słynny wyjazd na Maderę czy do Egiptu. Ale no, jak mówię, pacjentem był niesfornym i
zalecenia lekarzy bardzo często lekceważył sobie. No, krytyczny taki stan, kiedy już nie tylko najbliżsi, ale i wszyscy ludzie mogli to zauważyć, to była defilada na 11 listopada w 1934 roku, kiedy Piłsudski zachwiał się na trybunie. Trzeba było mu podstawić krzesło, dalszą część defilady przyjmował na siedzącą. Już wtedy szerszy ogół widział, że już komendant jest no, coraz gorzej po prostu z nimi, ta fizyczność. Później jest pogrzeb w lutym jego siostry Zofii Kadencowej i wykonane z tej okazji ostatnie zdjęcie żyjącego marszałka, no to już jest praktycznie cień dawnej świetności. Nie wiem, czy koledzy chcą coś dodać. Panie lekarzu, proszę, dziękuję bardzo. Tak jak już został to wspomniane, bo marszałek nie był aktorem zdrowia, to nie ulega wątpliwości, natomiast wydaje mi się, że od roku 1930 też już wzrastała jego świadomość na ten, dotycząca tego, że sił, które pozwalają mu na angażowanie się w politykę, jest coraz mniej. On w roku 1930 w zasadzie udzielił takiego ostatniego wywiadu dla Gazety Polskiej, który wypowiedział się na temat wszystkich spraw dotyczących sytuacji wewnętrznej i zagranicznej. Natomiast od roku 1930 w zasadzie zarezerwował sobie dwie dziedziny, czyli politykę zagraniczną oraz kwestie związane z wojskiem. To wyraźnie świadczyło o tym, że zdawał sobie sprawę, że nie będzie mógł być tak aktywny jak w latach poprzednich. Jeszcze te wyjazdy na Maderę, czy w roku 31 wyjazd do Rumunii zupełnie nieudany, który też miał służyć podjętowaniu zdrowia, tak naprawdę doprowadził do pogorszenia, przynajmniej na pewien czas kondycji marszałka, czy później wyjazd do Egiptu, ostatni podróż za granicę. To wszystko pokazywało, że stan zdrowia coraz słabszy. I wydaje się, że ta specyficzna osobowość komendanta, czyli chęć unikania kontaktu z lekarzami, czy wręcz w ostatnich miesiącach życia już nieprzyjazny, można powiedzieć, stosunek do lekarzy, także do osób, które namawiały do zasięgnięcia z ich porad, to sprawiło, że marszałek rzeczywiście w ostatnich miesiącach wyraźnie na drogę podupadał. Zachowane są relacje świadczące o tym, że jego otoczenie dostrzegało pogorszenie stanu zdrowia. Wacław Lipiński mówił na przykład w grudniu 1934 roku, że spotkał w zasadzie osłabionego starca, co kontrastowało z tym wizerunkiem marszałka z lat poprzednich. I w zasadzie cały rok 34, czyli już miesiące pierwsze roku 35, to jest, można powiedzieć, taki moment, kiedy stan zdrowia jest tylko i wyłącznie coraz gorszy. Będziemy pewnie jeszcze o tym mówić, bo oprócz tego, że ta kondycja była istotna dla samego marszałka, stawały też kwestie nowe, czyli rozwiązywania tych problemów, które powinno mu się wówczas nie zajmować, chociażby polityki wewnętrznej. Myślę, że jeśli będzie czas, żeby o tym powiedzieć. Ja jeszcze bym dodał jedną rzecz, to też mówili w sumie moi przedmówcy, to znaczy, że jakby zdrowie nigdy nie było domeną marszałka Piłsudskiego. Jeszcze wcześniej, jeżeli się cofnąć do początków działalności niepodległościowej, wtedy jeszcze Ziółka przy towarzysza Wiktora, czyli w działalności konspiracyjnej w PPS-ie pod koniec, na przełomie XIX-XX wieku. Już wtedy widać było, że zdrowie marszałka, przyszłego oczywiście marszałka Polski jest wątłe, jest niezbyt dobre. Często zapadał na tzw. influencę, często chorował, wyjeżdżał na regenerację, między innymi wtedy do Ciechocinka. I to zdrowie rzeczywiście było już wtedy coraz słabsze. Później w II Rzeczpospolitej Polskiej Druski Mniki to był taki jego też jedno z bardziej ulubionych miejsc, gdzie mógł odpoczywać i nabierać
sił Bryskiewniki na Bielszczyźnie. A jak tak tam pracował, mimo wszystko, to też jest ważne, że mimo tego, że odpoczywał czy na Maderze tutaj wspomnianej, czy właśnie Bryskiewnika, czy w innych miejscach w Polsce, to mimo wszystko cały czas pracował, cały czas myślał o tym, jak niepodległość Polski wcześniej odzyskać, a później jak ją bronić i jak budować kolejne filary silnej niepodległej Rzeczypospolitej Polskiej. A już tutaj, będąc bliżej daty, o której dzisiaj rozmawiamy, czyli właśnie 35 rok, to też już było wcześniej wspomniane, no marszałek zajmował się dwiema rzeczami, jeżeli chodzi o niepodległe państwo polskie, czyli w sprawach wewnętrznych, ale też zewnętrznych Wojsko Polskie oraz właśnie sprawy zagraniczne. Jeszcze tuż przed śmiercią była bardzo ważna międzynarodowa sprawa, to znaczy Francja próbowała nawiązać kontakty z Rosją sowiecką, z Rosją bolszewicką i marszałkowi na przełomie kwietnia, maja to było, marszałkowi bardzo to dospierała ta informacja, że dochodzi do zbliżenia między Francją a sowiecką Rosją. I jeszcze mogę teraz powiedzieć na Morzu Śmierci, że to było na kilka dni przed śmiercią. No marszałek bardzo przeżywał te sprawy, wzywał często Józefa Becka i właśnie też dzięki wspomnieniom Becka wiemy, jak sytuacja się pogarszała zdrowotna marszałka. I cały czas nawet będąc gdzieś, tracąc gdzieś tam nawet powiedzmy, czy przez sen może w ten sposób, są też wspomnienia, że przez sen, tracąc poniekąd świadomość już przed śmiercią, cały czas mówił o tej sytuacji, czyli o tym zbliżeniu Francji z Rosją bolszewicką. To też jest, myślę, taka dosyć ważna sprawa, że marszałek Piłsudski do końca życia po prostu myślał o niepodległości Polski, a tuż przed śmiercią skupił się na sprawach rodzinnych, o czym też tutaj pani Magdalena już wspominała w testamencie. Na kilka dni przed śmiercią, no jednak skupił się na rodzinie, na swojej matce przede wszystkim, bo tak jak tam też zresztą podkreślał, jej zawdzięczał to, że w tę rolę się, żeby do tej roli matka go po prostu przygotowała. Także chciałem tutaj też podkreślić, że mimo chorób, częstych chorób marszałka Piłsudskiego i tego jego zdrowia cały czas myślał o niepodległości Polski. Wspomnieli panowie o tym, że te zdrowie było wątłe, od kilku miesięcy coraz bardziej się pogarszało i wspomnieli panowie również o tych przygotowaniach. Proszę powiedzieć nam, jak wyglądały te przygotowania wewnętrzne, rozdział nowych stanowisk w państwie, wytyczne co do dalszego prowadzenia polityki. Czy marszałek Piłsudski przekazywał wskazówki swoim następcom, czy instruował ich? Jak to wyglądało? Czy marszałek Piłsudski, nie wiem, czy mogę zacząć? Oczywiście, proszę bardzo. Marszałek Piłsudski zdawał sobie sprawę, tak jak już wspomnieliśmy, z tego, że stan zdrowia systematycznie się pogarsza i dużą wielką bolączką było rozwiązanie właśnie kwestii personalu po spodziewanej prędzej czy później śmierci. Mamy tu dziś dostępne świadectwa mówiące o tym, że kilka dziedzin życia budziło szczególnie jego wątpliwości, jeśli chodzi o obsadę personalną. Tak jak mówiliśmy, zajmował się przede wszystkim polityką zagraniczną jawną i po imię w przypadku obsady MSZ on nie ma żadnych wątpliwości. Od 1932 roku ministra spraw zagranicznych był Zojbek. Piłsudski oczywiście traktował go jako realizatora własnych koncepcji politycznych, jako człowieka godnego pełnego zaufania. Polityka, który był dobry na trudny czas, a spodziewano się, że sytuacja koniunktura polityczna na arenie międzynarodowej dla Polski będzie coraz trudniejsza, by miał być tym zdecydowanym politykiem, który różni się od Augusta Zaleskiego, o którym mówił marszałek, że to jest polityk dobry na czas, kiedy nie trzeba za dużo robić. Natomiast Piłsudski uchodził za człowieka decyzyjnego i ten obszar działalności politycznej, myślę, z punktu widzenia marszałka był w pełni zabezpieczony. Natomiast pozostawała kwestia obsady stanowiska głównego inspektora sił zbrojnych. Naturalnym kandydatem oczywiście był Edward Witt-Śmigły. Natomiast wyraźnie widać, że Józef Piłsudski na temat Śmigłego
zdaniem w różnych okresach miał odmienną. Na początku lat 20. traktował, więc można powiedzieć, z pełnym zaufaniem, podkreślał jego atrybuty osobowe, czyli silny charakter zdecydowany, czyli to, czego należy wymagać od żołnierzy. A na początku lat 30. pojawiają się pewne wątpliwości dotyczące pewnej prewencji śmigłego do angażowania się w życie polityczne. To będzie widoczne w kolejnych latach. Mówił na przykład Józef Piłsudski w rozmowie z ministrem Szembekiem o tym, że tak naprawdę armii nie ma komu powierzyć, a więc to był wyraźny sygnał, że śmigłego w pełni nie ufa. Nic innego było nie wypowiedzi na przykład w rozmowie z prezydentem Muścickim. Tutaj już marszałek nie był tak zasadny, mówił, że to jednak śmigło ma być tym, który dowództwo armii ma objęć. Natomiast ta kwestia pozostawała nierozstrzygnięta w tym sensie, że marszałek nie miał wolnego przekonania co do śmigłego. Pojawiały się takie opinie i marszałek też miał takie wrażenie, że wokół śmigłego tworzy się pewnego rodzaju koteria oficerów, której istnienia on nie akceptował, traktował armię jako instytucję, która nie powinna być angażowana w bieżące spory polityczne. Po śmierci marszałka wyraźnie będzie widać, że śmigły pewien temperament polityczny też w sobie posiadał. Kwestia prezydentury to też była kwestia, którą Piłsudski chciał rozstrzygnąć. Zapadła taka decyzja, że miała być kontynuowana oczywiście kadencja prezydenta Ignacego Mościckiego, natomiast później kandydatem naturalnym dla Piłsudskiego był Walery Sławy, czyli jeden z bliższych współpracowników, człowiek, którego darzył pełnym zaufaniem. Tutaj powstał kolejny plata konflikt na tym tle, czyli następstwa Mościckiego, który bez temu, czego podziewał się marszałek, nie poczuł się zmęczony. Dopadły takie sformułowanie, że w momencie, kiedy Mościcki będzie już sprawowany, może być zmęczony, miał wtedy przekazać prezydenturę Walerem Sławkowi. Więc myślę, że to są istotne zagadnienia związane z przygotowaniem do sukcesji po odejściu marszałka. Więc opieka z jego zwolennicy zdawali sobie sprawę, że taki moment nastąpi, czyli śmierć Piłsudskiego, ale o jego stanie zdrowia wiedzieli tylko najbliżsi współpracownicy Mościckiego, Krzysztof Czesławek. Natomiast pozostali żyli w pewnej nieświadomości ci, którzy widzieli marszałka w tych ostatnich miesiącach życia, zdawali sobie sprawę, że ten moment jest bliski, bliższy niż może się spodziewano w wcześniejszych latach. Natomiast to był największy w zasadzie problem tego, w jaki sposób do sukcesji się przygotować i wydaje się, że nie udało się tego w pełni zrobić. Tak, to prawda. Tutaj właśnie pan doktor powiedział już większość, jeżeli chodzi o to pytanie. Natomiast też warto dodać, rzeczywiście pewne wskazówki gdzieś tam próbował przekazywać jeszcze swoim współpracownikom, właśnie między innymi Łukowi. No są oczywiście relacje, które mówią o tym, że Żebek, tak, miał mówić marszałek, Żebek miał zachować stosunki i relacje na tamten okres oczywiście takie, jakie są obecnie, czyli tak zwana polityka równowagi. Przypomnijmy, to jest okres 34-35, gdzie jednym z sukcesów oczywiście polityki zagranicznej polskiej było podpisanie porozumień paktów nieagresji, no nieagresji z III Rzeszą Niemiecką i ze Związkiem Sowieckim. Więc to rzeczywiście, dzisiaj sobie nie zdajemy z tego sprawy, ale to był duży sukces dyplomatyczny II Rzeczypospolitej Polski na tamten czas oczywiście. I jakby no, tę politykę oczywiście Piłsudski chciał zachować. No, są też takie relacje, że wskazywał, żeby wciągnąć do tego sojuszu, który już tam gdzieś kruszał, o czym też już wspominaliśmy gdzieś już, jeżeli chodzi o Francję, tak na przykład, bo wiemy, że od 1921 roku mieliśmy sojusz wojskowy z Francją, żeby do tego sojuszu też wciągnąć Wielką Brytanię, bo też na łożu śmierci, że tak powiedzieć, jeszcze gdzieś tam wskazywał Beckowi, żeby ta Anglia była wciągnięta, co wtedy też się w 1935 się wydawało zupełnie niemożliwe, ostatecznie się udało, ale wiemy, jak to się skończyło, to jest inny temat. Więc no, to mimo wszystko Piłsudski podkreślał, że jesteśmy też gwarantem pokoju, stabilizacji w tej części Europy. Marszałek sobie zdawał z tego sprawę, że no właściwie nasze działania też w 1920 roku, zwycięstwo z wolnymi bolszewikami tak ustabilizowało
pewnym stopniu oczywiście ten teren Europy Wschodniej i nie możemy się wciągać w jakieś gierki, też takie tam sformułowania padały między właśnie mocarstwami, że musimy dbać właśnie o swoją pozycję w tym regionie. No myślę, że tutaj właśnie, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną, o politykę jeżeli chodzi o kwestie wojskowe, to rzeczywiście, tak jak pan doktor mówił, marszałek no miał pewne wątpliwości do końca, kto by miał być jego następcą miło. To też sobie zdawał z tego sprawę, nie ukrywajmy, marszałek znał swoją rolę, my wiemy, jaką rolę odegrał w historii Polski. No trudno znaleźć w historii ostatnich dziesięcioleci tak naprawdę podobną postać, jeśli chodzi nie tylko o wojsko, ale i o politykę, więc no trudno taką postać, oczywiście z mojej też opinii teraz mówię, zastąpić, tak? No, mówi się, że nie ma osób niezastąpionych, ja uważam, że są osoby niezastąpione, jak marszałek Piłsudskiego, patrząc na fakty, który rzeczywiście taką postacią, ja tak uważam, był. Więc też się nie dziwmy, że trudno było rzeczywiście znaleźć osobę, która w kwestiach wojskowych go zastąpiła w pełni tego słowa znaczeniu. I rzeczywiście no, ostatecznie Edward Śmigły objął to stanowisko po marszałku Piłsudskim. Józef Piłsudski zmarł 12 maja 1935 roku, to była niedziela, o godzinie 20:45. Kto pierwszy podał tą wiadomość, kto ogłosił Polsce informację o tym, że Józef Piłsudski zmarł? Znaczy, to się odbyło też kilkoma kanałami. Jeszcze tego samego wieczora, dnia, nocy, prezydent przygotował orędzie do narodu, orędzie, które zostało emitowane też w radiu, ale też i opublikowane w porannej prasie, w wielu tytułach, większość tytułów oczywiście o tym wspominało, o śmierci marszałka Piłsudskiego. No, tak jak wspominaliśmy, był to szok dla społeczeństwa, no bo rzeczywiście to bliskie grono zdawało sobie tylko sprawę o stanie zdrowia marszałka Piłsudskiego. 10 maja jeszcze, co się wprawdzie było opublikowane, w jego tytułach było opublikowane zdjęcie właśnie z pogrzebu Zuj, o czym wspominał Piotr. Na tym zdjęciu widzimy marszałka ledwo schodzącego po schodach. Gdzieś jego współpracownicy pomagają mu zejść ze schodów. To była pierwsza oznaka dla społeczeństwa. Oficjalnie coś jest nie tak, ale 12-13 maja Polska już wiedziała, że marszałek odszedł na wieczną wartę. No i tak, rzeczywiście, Polskie Radio, Polska Agencja Telegraficzna ówczesna, czyli Państwo Paweł dzisiejszy też to ogłosił, więc to różnymi drogami rzeczywiście to się rozbiegło, klepsydry, wiadomo, w ten sposób na pewno. Myślę, że jeszcze chcę dodać, że ta wiadomość rozprzestrzeniła się bardzo szybko. Wspomnienia z 12 maja, z późnych godzin, już pod Belwederem gromadzą się tłumy ludzi, którzy chcą właśnie oddać ten ostatni hołd również żołnierzom. Że ta wiadomość tak z ust podawana bardzo szybko, przynajmniej w Warszawie się rozprzestrzeniła. Wielu w nią początkowo nie wierzyło, prawda? No na pewno. Czekali potwierdzenia oficjalnego, potwierdzenia na łamach prasy, na łamach właśnie polskiego radia. Jak wyglądały te przygotowania do uroczystości pogrzebowych? Jak wyglądał pogrzeb, przygotowania do uroczystości pogrzebowych? Znaczy uroczystości rzeczywiście szerzej to mówiąc, odbyły się według poniekąd wskazań marszałka, tak, w ostatniej woli. Czyli były przygotowane dwa pogrzeby, tak, właściwie, jakby dwie uroczystości, powiedzmy, jeżeli chodzi o 1935 rok, czyli uroczystości w Warszawie, w Krakowie, tego samego roku później, też wspominaliśmy o uroczystości w Wilnie rok później, w 1936 roku. Początkowo, a jeszcze naprawdę, to też jest dosyć istotne, bo marszałek tak naprawdę spędzał czas głównie jako główny właśnie inspektor sił zbrojnych na siedzibę Liszu, tak, w siedzibie Liszu nieopodal Belwederu.
tuż przed śmiercią, no też są wspomnienia, że tam, no wyczuwał po prostu tak, że są jego ostatnie dni, gdzieś mówił, że to już nie jest ten sam Ziuk, nie jestem tym samym Ziukiem, gdzieś próbował jakieś jeszcze procesy myślowe uruchamiać i ostatnich 80, o czym mówiliśmy, ostatnie wskazówki swoim współpracownikom przekazywać, ale też wiedział, że to jest koniec, więc poprosił swoich współpracowników o przeniesienie przed śmiercią do Belwederu. Rzeczywiście w Belwederze zmarł, tam jego ciało było na początku na katafalku wystawione. Są zdjęcia właśnie, tak jak o czym tutaj Piotr mówił, że tłumy po prostu pod Belweder przychodziły i stawały w kolejce do oddać mu hołd. Później 15 maja ciało zostało przewiezione do katedry świętego Jana Chrzciciela w Warszawie. Na katafalku tam było prezentowane i tam przy pięknej oprawie też zostało ono przez dwa dni wystawione, aby właśnie warszawiacy, to jest też taka ciekawostka, że 24 godziny na dobę od 15 do 17 maja 1935 roku można było oddawać hołd marszałkowi Piłsudskiemu. No i później rzeczywiście 18 maja odbyła się słynna ostatnia defilada na polach mokotowskich. To już tak rzeczywiście skracam. Z katedry świętego Jana Chrzciciela ciało zostało przewiezione uroczyście na pole mokotowskie w Warszawie. To moim zdaniem, nie tylko moim oczywiście, ale fakty też chyba do tym mówią, to była największa uroczystość historii Polski, największa uroczystość pogrzebowa. Mówi się, że w ogóle w uroczystościach pogrzebowych marszałka wzięło udział, nie tyle obserwowało, ale bezpośrednio wzięło udział ćwierć miliona Polaków. To jest oszałamiająca liczba osób. Weźmy też pod uwagę możliwości komunikacyjne w tamtym okresie, gdzie nie było, nie wiem, metra, nie było, nie każdy miał samochód, w ogóle samochody były luksusem w tamtej Polsce, no jedynie kolej jeszcze jakoś funkcjonowała, ale ćwierć miliona Polaków wzięło udział w poszczególnych oczywiście etapach tego pogrzebu. A jeżeli chodzi o sam pogrzeb w Warszawie, jest świetny film w Filmotece Narodowej, akurat na szczęście pozostał w naszych archiwach, można sobie obejrzeć, jest w internecie dostępny. Tutaj słowa nie odzwierciedlą tego, jak ten pogrzeb został zorganizowany, jak to wyglądało, ile osób wzięło w nim udział. Są ujęcia z lotu ptaka, z samolotu, z każdego. Także zachęcam oczywiście do zapoznania się z materiałami archiwalnymi, czy właśnie z pogrzebu warszawskiego, tej części warszawskiej, ale też później krakowskiego. Tam jest to pięknie pokazane. No i na polu mokotowskim była też chyba jednak największa defilada II Rzeczypospolitej Polskiej. Ostatnia defilada, gdzie wzięła też udział, między innymi wziął udział 16 Pułk Piechoty Armii Rumuńskiej, którego to pułku był honorowym dowódcą marszałek Piłsudski. Taka ciekawostka. Oczywiście wzięły wszystkie formacje Wojska Polskiego udział, samoloty, czołgi i tak dalej. Przy salwie 101 strzałów z armat odprowadzono, generałowie odprowadzili na specjalnie przygotowanym wagonie, odprowadzili ciało marszałka do pociągu, który pojechał tego samego wieczora do Krakowa. Pociąg do Krakowa jechał całą noc specjalnie wolniejszym tempem, żeby też Polska mogła po drodze zwalniał przy kolejnych większych miastach, między innymi Kielce, i w tych miastach, miasteczkach też ustawiali się Polacy i tam oddawali cześć marszałkowi, który jechał na pociągu specjalnie oświetlonym. Co ważne, jeszcze w uroczystościach wziął udział około kilkadziesiąt delegacji państwowych z całego świata. Mówi się o 80 różnych wieńcach z całego świata. No, niestety nie każdy mógł przybyć na te uroczystości. No, często wspomina się rzeczywiście o reprezentantach III Rzeszy Niemieckiej wtedy i ona jest rzeczywiście pokazywana często na materiałach archiwalnych. No to już o tym mówiliśmy, to ta polityka zagraniczna grała tutaj też jednak jeszcze mocną rolę.
Co ważne, Polska ogłosiła, rząd polski ogłosił wtedy 60-tygodniową żałobę narodową. Generałowie sami na własnych barkach nieśli trumnę, jeżeli chodzi o te uroczystości, nieśli trumnę z marszałkiem w poszczególnych etapach uroczystości. To jest też bardzo ważne podkreślenie tego, że w stosunku generałów oczywiście do samego marszałka Piłsudskiego. No tak jak mówię, trudno tutaj teraz oddać całość tej uroczystości w słowach, to jednak mimo wszystko, na szczęście zachowało się dużo materiałów archiwalnych z pogrzebu. Mimo wszystko trzeba było to rzeczywiście zobaczyć na własne oczy. Jest film, także zachęcam. Na pewno tutaj pan doktor i Piotr mają jeszcze coś do dodania. Bardzo też taki charakterystyczny przebieg podniosły na uroczystości w roku 36 w Wilnie, tak? Czyli rok po śmierci marszałka. To też związane było z pewną wizją tych uroczystości pogrzebowych, które miał Piłsudski za życia przede wszystkim. Chodziło tam oczywiście o złożenie jego serca wraz z ciałem matki, które ekshumowano i zorganizowano uroczystości. Padały też nawet takie zdania, że te uroczystości wileńskie w jakimś sensie były bardziej podniosłe. Tutaj na myśli sam pochówek był bardziej podniosły niż te uroczystości z roku 1935. Ale rzeczywiście można było mieć wówczas wrażenie, że czas na pewien moment w Polsce się zatrzymał. To było chyba odczucie powszechne, że kończy się pewna epoka w dziejach Rzeczypospolitej, tej odrodzonej po pierwszej wojnie światowej. I taki pogląd głosili nie tylko zwolennicy marszałka, nie tylko senatorzy, ale też przeciwnicy polityczni, konkurenci, którzy zdawali sobie sprawę, że odchodzi polityk wybitny, który można powiedzieć odcisnął wielkie piętno na dziejach Polski. Tutaj pan wspomniał o tych uroczystościach na Polu Mokotowskim. Też mamy taki interesujący, ciekawy świat, myślę, mamy symboliczny, kiedy w trakcie tych uroczystości rozpętała się burza i też między innymi Stanisław Zadmackiewicz o tym mówił przy Jarokurek, że to jest taki moment symboliczny, że widać wyraźnie, że nawet natura, oczywiście traktujemy te słowa z pewnym dystansem, też dała sygnał, że odchodzi Polak, człowiek wybitny. No, prezydent Myśliwski pisał o śmierci najwybitniejszego Polaka w dziejach. Tak? Takie słowa też padły w mowie, którą wygłosił w Krakowie. Wskazywano, że umarł człowiek, który dał Polsce granice, szacunek, potęgę w miarę możliwości, zresztą oczywiście, tak, jakie były w zasięgu polskiej polityki. A więc nie ma wątpliwości, że ten rok 35 to jest kluczowa cezura w dziejach II Rzeczypospolitej. Oczywiście też jeszcze tutaj właśnie, bo to ciekawostki pan doktor tutaj wspominał, na przykład o prasie. Większość prasy rzeczywiście opublikowała tę informację, właśnie nawet prasa, która była przeciwna temu obozowi rządzącemu wtedy w Polsce. Prasa właśnie narodowa, ludowa, socjalistyczna również publikowała te materiały. Zdarzały się tytuły, które publikowały owszem te informacje, odnotowują, ale wśród mało istotnych informacji gdzieś na kolejnych stronach. I tutaj ciekawostka są też właśnie wspomnienia, relacje i archiwalia, które mówią o tym, że wtedy nastał bojkot w kupowaniu tej prasy, nawet przez zwolenników tych tytułów. Tak? To jest też taka ciekawostka. I a propos właśnie tej burzy, to jest właśnie też niesamowite, że to też często jest w różnych wspomnieniach, niezależnie od ciebie, wspominane. Ta w ogóle za pogoda, nawet w Krakowie chyba też była, też tam nadal padał, też były burze. Nawet się wspomina o tym, że 92 tak jak wspominałem, było 101 strzałów, taka symboliczne oddanie hołdu marszałkowi Piłsudskiemu. I przy 92 strzale padła właśnie błyskawica i grzmot. I to też gdzieś wtedy takie relacje padały, że to te siły nadprzyrodzone dają znak, że odchodzi właśnie ta epoka wielkich czynów i wielkich ludzi, gdzie też poeci o tym wspominali często w swoich wierszach. Też warto wspomnieć, że jakby w trakcie uroczystości, ale po tej głównej ceremonii
w całej Polsce nastało 3 minuty ciszy i to było też takie znamienne dla całego społeczeństwa, takie 3 minuty ciszy w całej Polsce. No to jeszcze dodam, bo koledzy już to prawie wspominali o tych wielkich rzeszach ludzi, które towarzyszyły Piłsudskiemu w ostatniej drodze. Właśnie jak są relacje z tego pociągu, to ten pociąg nocą jechał praktycznie po oświetlonej trasie, bo dookoła torów paliły się ogniska, gdzie ludzie często, no na tych takich mniejszych, nie, gdzie ludzie ze wsi po prostu w sukmanach często czekali, żeby właśnie zobaczyć ten pociąg przejeżdżający z tłumu Piłsudskiego, ostatni hołd oddać. A jeśli chodzi jeszcze o te gazety i te złośliwości, które właśnie były z tej okazji przez niektóre tytuły robione, które zapomniałem nazwę gazety, ale jedna z gazet podała, wprawdzie na pierwszej stronie i dokładnie, ale Piłsudski, minister spraw wojskowych. Skończyło się to chyba tym, że ta Gazeta Warszawska musiała w ogóle zmienić tytuł i później ukazała się pod innym tytułem zupełnie. Dokładnie, bo ludzie zbojkotowali kupywanie tego czasopisma, tego wydawnictwa. Również i Białystok ma swoją taką rolę na szlaku ostatniej drogi Józefa Piłsudskiego, ponieważ tuż po śmierci Józefa Piłsudskiego odbyła się sekcja zwłok i wydobyte zostało między innymi serce Józefa Piłsudskiego, schowane w srebrnej urnie, tak jak zostało powiedziane przez pana doktora Pilarskiego. Pogrzeb tego serca odbył się 12 maja 1936 roku na Rossie, ale w 30 maja 1935 roku, około 3 nad ranem, na dworzec w Białymstoku wjechał pociąg wiozący Aleksandrę Piłsudską, córki Józefa Piłsudskiego, i właśnie tą srebrną urnę w drodze do Wilna. Odbyło się to około 3 nad ranem i również tutaj przybyły różnego rodzaju organizacje, by z chorągwiami oddać hołd Józefowi Piłsudskiemu, jego sercu, tak? Więc później to serce zostało przechowane przez prawie rok w kościele świętej Teresy w Wilnie i dopiero później w rocznicę śmierci 12 maja 1936 roku odbył się pogrzeb na cmentarzu wileńskim na Rossie. Tak, bo tu chodziło właśnie o to, że jak tu już było mówione, zgodnie z wolą marszałka chciał on spocząć, żeby jego serce spoczęło u stóp matki. A matka była pochowana w Sugintach, czyli na Litwie. Wiadomo, że w 100-leciu międzywojennym z Litwą to mieliśmy stosunki praktycznie okropne i no, trzeba było poczekać na te wszystkie, zanim się załatwi te wszystkie zgody, żeby matkę ekshumować. Dlatego ten pogrzeb serca nastąpił rok po pogrzebie ciała. No, można powiedzieć, że jeszcze mózg został szeroko oddzielony, trafił też do Wilna, do Uniwersytetu Stefana Batorego, miał być poddany badaniom. No i niestety w czasie II wojny światowej te zbiory przepadły, mózg się zabił. Tak, ale badania się odbyły i została wydana publikacja jeszcze w 1938 roku na temat mózgu marszałka, tak, w dwóch językach, francuskim i polskim. Wspomnieliśmy o reakcji Polaków, reakcji mieszkańców, obywateli polskich. A jak wyglądała reakcja świata na śmierć Piłsudskiego? Kondolencje do marszałkowej i do prezydenta spływały praktycznie ze wszystkich krajów świata, łącznie z krajami nam wrogimi i tutaj na przykład bardzo pokutował Adolf Hitler, który wtedy liczył na sojusz z Polską. Chyba jedyne zdjęcie Hitlera w kościele katolickim to jest właśnie na uroczystościach żałobnych w
Berlinie uczci Piłsudskiego. Oczywiście sojusznicy, jak kolega wspomniał, Rumunia, cały pułk noszący, mający za honorowego patrona Piłsudskiego przybył. Tych delegacji z całego świata było mnóstwo. Tak, kilkadziesiąt delegacji, zakon maltański też między innymi. Rzeczywiście tutaj, no tak, to jest słynne, ale osobne książki powstają na temat też stosunku Szlicera do Piłsudskiego. No to już też mówiliśmy, no tutaj grała rola rzeczywiście ta polityka cały czas, mimo wszystko, mimo tak tragicznej sytuacji, jaką była śmierć Piłsudskiego, to tutaj no widać było mimo wszystko, że to było też poniekąd zagranie oczywiście polityczne przy rzeczywiście tym symbolicznym, przy symbolicznej trumnie marszałka Hitler wziął udział w nabożeństwie. W Polsce był Hermann Göring, tego chyba nie odnotowaliśmy, ale rzeczywiście to był jeden z wyższych dostojników III Rzeszy Niemieckiej, tak? To też był jakiś symbol, jeżeli chodzi o III Rzeszę. Były też oczywiście delegacje ze Związku Sowieckiego, były też no, oczywiście francuskie naturalnie delegacje z Japonii. Chyba był tylko list i wieniec, ale mówię o Japonii, dlatego że to był też taki dosyć istotny, nie powiem sojusznik, ale partner, jeżeli chodzi o działania wywiadowcze w stosunku do Związku Sowieckiego. Tak, rzeczywiście, no, trudno teraz te wszystkie delegacje wymienić, ale no, z Europy było ich kilkanaście. Były też właśnie listy kondolencyjne do rodziny. Właściwie od razu już tego samego dnia, jak świat się dowiedział o śmierci, już były przesyłane te listy później na pogrzeb właśnie wieńce. Mówię, tych wieńce było około 80, jak nie więcej. One wszystkie oczywiście, czy większość z nich brało udział w tych uroczystościach, były eksponowane w uroczystościach pogrzebowych. Także no i prasa też światowa oczywiście wspominała o tym często gdzieś tak nawet na pierwszych stronach, często podkreślając właśnie ten wkład Piłsudskiego politykę światową, to znaczy no, gdzieś tam wspominając o tym 20 roku właśnie i tak dalej. Tutaj dużą rolę też odegrały poselstwa dyplomatyczne Rzeczypospolitej, których wykładano księgi kondolencyjne. Tam też przybywali obywatele innych państw, którzy stosowne wpisy zamieszczali. Tutaj padła już przed momentem informacja o tym, że jeszcze dużą wagę w Japonii przywiązywano do śmierci marszałka i też starano się ten moment w należyty sposób upamiętnić. Ciekawe na przykład uroczystości żałobne zorganizowano w Mandżuku, czyli w państwie satelickim Japonii. Bardzo takie uroczystości organizowano też w Ameryce Północnej, Południowej, przed skupiskach Polaków w Kurytybie. A więc można powiedzieć, że ta śmierć marszałka Piłsudskiego nie tylko była zauważana w Polsce, nie tylko w trakcie uroczystości roku 1935 pogrzebowym, ale też cyklu z szeregu innych przedsięwzięć, które były organizowane poza granicami Polski. Tak naprawdę już po śmierci Piłsudskiego rozpoczęły się różne w miastach, miasteczkach różne formy upamiętniania postaci marszałka. W województwie białostockim powstał pomysł układania głazów pamięci w różnych miejscowościach. Postanowiono w Białymstoku wybudować dom ludowy imienia Józefa Piłsudskiego. Jak wyglądało w skali państwa to upamiętnianie? Jakie formy upamiętniania były najczęstsze? Jeżeli chodzi o upamiętnianie, to rzeczywiście na to. Przepraszam, coś nie wiem, słychać mnie tak, bo słyszałem. Wszystko jest dobrze. Upamiętnianie marszałka Piłsudskiego, już może mówić o kulcie, o pamięci marszałka. Legendy. No, o kulcie, powiedzmy, już gdzieś za życia można zauważyć pierwsze przecież wstawiane pomniki, wydawnictwa okazjonalne czy inne przedsięwzięcia upamiętniające
postać marszałka, oczywiście powodza narodu, powodza zwycięskiego wodza wojny 20 roku jako komendanta legionu, nie legionu, po prostu legionu polskich. Przeprowadził publikacje, artykuł Madera wspomniana, no, kartki, ponad milion kartek wysłanych do Juliana Madery, gdzieś tam jakby to uwielbienie, powiedzmy, społeczeństwa, to oddawanie mu czci, hołdu, już mówię, do jego życia. Natomiast po śmierci, bezpośrednio po śmierci, rzeczywiście można było zauważyć spotęgowanie tych działań. No, każdy chciał gdzieś tam się zasłużyć, jeżeli chodzi o upamiętnianie marszałka Piłsudskiego. W związku z tym, że powstawało mnóstwo różnych przedsięwzięć, często gdzieś słabych pod względem artystycznym, nawet takie też opinie były, powstał specjalny komitet, który miał zadanie koordynowanie upamiętnienia tej postaci w skali oczywiście ogólnokrajowej. Na czele tego komitetu jednego z wydziałów stał generał Bolesław Jeniawa-Długoszowski. Rzeczywiście koordynacja nie była łatwa, ale no, były różne pomysły na temat upamiętnienia. Komitet poniekąd starał się koordynować poprzez opiniowanie pewnych projektów z różnych stron Polski. Były niektóre odrzucane, niektóre akceptowane, niektóre się w ogóle nie udało dokończyć, chociażby tutaj pan doktor może więcej powie. Był też pomysł, o ile dobrze pamiętam, postawienia takich, znaczy komitetowi chodziło, żeby ta pamięć była żywa, żeby to były upamiętnienia, które też coś społeczeństwu dają. Nie chodziło nawet o pomniki, tak, czy nie wiem, czy tablice upamiętniające, tylko chodziło o jakichś gmachów, na przykład gmachów użyteczności publicznej, tak, żeby były związane oczywiście z imieniem Piłsudskiego, ale żeby pokazywało też pewną ideę marszałka, czyli pewną pracę społeczną, pracę oddolną na rzecz dobra wspólnego, na rzecz dobra Polski. I na przykład właśnie w Łodzi był pomysł, by powstała na przykład biblioteka właśnie imienia Piłsudskiego. No dokładnie nie pamiętam nazwy pełnej tej biblioteki, ale niestety jakby ten gmach rozpoczęto budować, budowę rozpoczęto tego gmachu, bo ona chyba przerwała budowę tego gmachu. Teraz mamy wojewódzką bibliotekę imienia Piłsudskiego, która jakby w Łodzi właśnie, która jakby te tradycje tej przedwojennej biblioteki przyjęła, można tak powiedzieć. No więc w skali państwowej były różne rzeczywiście upamiętnienia i ten też komitet zresztą koordynował później, czy no tak, można powiedzieć, wszystko wokół pogrzebu, przy pochówku, czy pogrzebu, pochówku marszałka na Wawelu, co później też poniekąd skutkowało pewnym kryzysem wawelskim z metropolitą, biskupem Sapiechą. No to no nie wiem, to już jest w ogóle szerszy temat. Nie wiem, czy teraz akurat należałoby rozpocząć ten temat. Niestety to nawet się o papieża ten kryzys otarł Piusa XI, który był akurat przychylny marszałkowi, więc ostatecznie zażegnano ten kryzys. Trwał on miesiąc, dwa miesiące. Szczegóły tego kryzysu polegały na tym, że początkowo w Krakowie trumnę z marszałkiem usytuowano w krypcie świętego Leonarda obok Jana III Sobieskiego i Tadeusza Kościuszki. Już na początku pan Sobiecha jakby tutaj na marginesie warto podkreślić, że raczej sympatyzował z narodową demokracją, czy w ogóle z środowiskiem narodowym szeroko ujętym. Pan Sobiecha już na początku próbował przeciwstawić się w ogóle pogrzebowi marszałka Piłsudskiego na Wawelu w 1935 roku. Ostatecznie jakby też poniekąd przez działania rządu zgodził się na to, żeby pochować marszałka na Wawelu. Po tym pochówku Adam Sapieha, to już tak też skracam tę sprawę, ale warto też o niej wspomnieć. Po pochówku 23 czerwca chyba dokładnie 1935 roku Adam Sapieha przenosi, mimo protestów rządu i wielu organizacji też społecznych, przenosi trumnę z marszałkiem pod kryptę, kryptę pod wieżę srebrnych dzwonów. Przepraszam? Wieżę srebrnych dzwonów? Tak, w krypcie tak, wieżę srebrnych dzwonów, tak jest, gdzie jest do dzisiaj, jak wiemy. No i to oczywiście w prasie zostało, bo prezydent też interweniował w tej sprawie, prezydent Kościński, w prasie zostało publikowane jakby ta sprawa, ten konflikt
Później się właśnie to otarło o papieża. Jakby przy interwencji papieża ten konflikt został zażegnany, ponieważ Adam Sapieha, czy bardziej prezydent Pościcki, poczuł się jakby urażony, jeżeli chodzi o Adama Sapiechę. Adam Sapieha miał obrazić prezydenta, a ostatecznie Adam Sapieha przeprosił prezydenta Mościckiego na łamach też prasy. Znaczy nie tylko na łamach prasy, ale na łamach prasy te przeprosiny zostały opublikowane, więc no niestety też był taki dosyć negatywny i smutny, powiedzmy, gdzieś tam moment tego, tej sytuacji, tego pogrzebu, znaczy pogrzebu marszałka Piłsudskiego. Jeśli można, mogę wypowiedzieć mojego przedmówcy, rzeczywiście pojawił się wątek łódzki, czyli zamysł budowy domu pomnika Józefa Piłsudskiego, że ten dom już funkcjonuje jako łódzki dom kultury. W latach 90. też udało się odsłonić pomnik marszałka Piłsudskiego, który gdzieś odbywają się w uroczystości chociażby 19 marca. To była jedna z form, jeden z pomysłów upamiętnienia marszałka w Łodzi. Natomiast też pojawił się taki pomysł zrealizowany odtworzenia mieszkania przy ulicy Wschodniej 19. To jest to mieszkanie, w którym przyszły marszałek został aresztowany w roku 1900, kiedy w Łodzi drukował robotnika, a więc Związek Oficerów Rezerwy taką inicjatywę podjął, ją udało się zrealizować. Było tam otwarte muzeum, ten temat wykorzystania tego miejsca w zasadzie powraca do dziś. Kilka lat temu też była mowa o tym, aby temu miejscu przywrócić należytą rangę. Do tej pory nie udało się tego zamysłu zrealizować, ale rzeczywiście jest to miejsce, które w świadomości łodzian z osobą Piłsudskiego jest mocno wiązane. Tak jak wspomniał pan Adam, powołany został ten Naczelny Komitet Uczczenia Pamięci Marszałka Józefa Piłsudskiego i to była ta główna instytucja, która upamiętnieniem miała się zajmować, ale zamysł był taki, żeby zgłaszać też inicjatywy oddolne, więc nadano komitetowi taką strukturę dosyć skomplikowaną, czyli oddziałowe organy powstały w każdym województwie. Zamysł był taki, żeby działał w każdym powiecie. W części powiatów udanych, w częściach Polski ten zamysł nie był do końca zrealizowany, bo najgorzej wyglądał to oczywiście Wielkopolsce, gdzie sympatie tutaj kierowały się ku narodowej demokracji, ale te inicjatywy były też podejmowane tam w kierunku uczczenia marszałka. Tam już wspomniano, tu chodziło też o działania, które nie miały być charakteru tylko monumentalnego, czyli znoszenia pomników czy nadawania patronatu nowym instytucjom, ulicom i tak dalej, ale chodziło też na przykład o budowę tak zwanego pomnika żywego. Takie pojęcie się w latach 30. pojawiło. Chodziło tutaj chociażby o stworzenie systemu stypendialnego. Marszałek bodajże od roku 1920 finansował naukę też z własnych środków wybranych osób. Natomiast po jego śmierci padł taki pomysł, aby finansować naukę chociażby dzieci poległych żołnierzy. To miało być świadectwo kontynuacji tej myśli Piłsudskiego z początku lat 20. Powstawały też koncepcje, można powiedzieć, bardzo szerokie, imponujące. Na przykład powstał pomysł zbudowania w Warszawie reprezentacyjnej dzielnicy, która miała być otwarta pomnikiem marszałka, miała tam znajdować się triumfalne, a zwiększenie miała być świątynia baczności Bożej. Tutaj powstał też konflikt, można powiedzieć, dotyczący realizacji tego zamysłu, ponieważ mówiono o tym, żeby zrealizować tę ideę na polu mokotowskim. Wojsko protestowało, ponieważ był to teren pozostający w dyspozycji armii. Natomiast jeśli mówimy o tym kulcie marszałka, musimy pamiętać oczywiście, że środowisko polityczne w Polsce było mocno zróżnicowane. Mówimy tutaj o kulcie państwowym, który też był odbierany różnie przez przeciwników politycznych. Pojawiały się takie głosy mówiące na przykład o tym, że urzędnicy administracji państwowej są zmuszani do oddawania części poborów, czy zmuszani do nabywania dzieł zebranych marszałka.
Nie było to zjawisko być może aż tak odczuwalne, natomiast te ślady w relacjach się pojawiają i takie też wątpliwości formułowano. Ten kult w zasadzie trwał do 1939. To było upamiętnienie państwowe. Myślę, że tutaj jeszcze Piotr też będzie mówił chociażby o muzeum, które powstało pod, można powiedzieć, pieczą marszałkowej Piłsudskiej, która też odgrywała, można powiedzieć, nie instytucjonalną, ale specyficzną rolę w upamiętnianiu zmarłego męża. Chociażby mając decydujące zdanie przy opracowywaniu publikacji książkowych. Wydana została wówczas częściowo biografia autorstwa Władysława Poduch-Malinowskiego. Marszałkowa zgłosiła szereg zastrzeżeń dotyczących treści tej publikacji. Tutaj chodziło przede wszystkim o ujawnienie spraw, które ona traktowała jako sprawy prywatne. Chodziło tutaj chociażby o zmiany wyznania i tak dalej. Marszałkowej Piłsudskiej to nie podobało się, że Poduch-Malinowski w otwarty sposób pisał. Pojawiły się też chociażby kontrowersje wokół książki Kazimierz Iłakowiczówny, która też pisała o marszałku z perspektywy osobistej. Pojawił się nawet wątek taki mówiący, że ta publikacja sugerowała pewien związek wykraczający poza relację służbową, a to oczywiście jest daleko idąca interpretacja. Natomiast marszałkowa Alfona Piłsudska bez wątpienia traktowała się jako depozytariusza pamięci o marszałku i też z jej zdaniem się liczono, pomimo tego, że nie była na przykład formalnie członkiem Naczelnego Komitetu Upamiętniania. Właśnie już kolega zauważył, że ten można powiedzieć splendor po Piłsudskim spadł na jego żonę. No, na przykład są zdjęcia, jak co roku marszałek przyjmował w Belwederze w rocznicę powstania styczniowego weteranów. Tu oczywiście po jego śmierci tą rolę przejął jego następca, marszałek Śmigłowiec, ale przeważnie zawsze czynił to w obecności wdowy po Piłsudskim. Z marszałkową liczono się do ostatniego momentu, można powiedzieć. Jeżeli chodzi o upamiętnianie, no to takim najbardziej namacalnym czy dziś widocznym dowodem tego to jest kopiec Józefa Piłsudskiego w Krakowie, który można powiedzieć, że zaangażowano najwięcej osób z całej Polski, bo na te sypanie kopca na przykład było to niemalże obowiązkowym punktem wycieczek szkolnych. Jeżeli jakaś wycieczka szkolna jechała do Krakowa, to woziła taczkami tą ziemię z... W ogóle to ten kopiec jest nazywany Mogiłą Mogił, bo tam przywożono ziemię z pobojowisk, gdzie krew przelewał polski żołnierz praktycznie, no, to nie tylko z tego czasu legionowego, ale cały dzień oręża polskiego. No, ten pomnik, kopiec jest po dziś dzień widoczny. Jest takim jakby największym świadectwem tamtego dzieła upamiętniania. Tak, ten kopiec, co też ważne, no rzeczywiście jeszcze przed śmiercią marszałka był pomysł, tak. Oczywiście i rozpoczęto pracę nad kopcem. Na początku miał symbolizować w ogóle walkę o niepodległość Polski, tak? A później właśnie po śmierci poświęcono go marszałkowi Piłsudskiemu. Co ważne, też nawiązując do wypowiedzi mojego poprzedniego Piotra, też myślę, że ważnym symbolem upamiętnienia, który też do dziś istnieje, jest marsz szlakiem pierwszej kompanii kadrowej. Przypomnijmy, że marszałek Piłsudski, wtedy komendant pierwszej kompanii kadrowej Związku Strzeleckiego wcześniej i drużyn strzeleckich 6 sierpnia 1914 roku wyruszył
budzić Polskę do zmartwychwstania, jak nie można zacytować słowa. I rzeczywiście no, trasa Kraków-Kielce do dziś tą trasą, którą szedł Piłsudski ze swoimi żołnierzami z pierwszą kompanią kadrową. Jeszcze w 20, no przypomnijmy, oczywiście to był Zalążek Legionów, pierwszej brygady Legionów Polskich, no można już szerzej ująć, że tak naprawdę Zalążek Wojska Polskiego, tworzącego się już później od 18 roku, to byli pierwsi obywatele, tak naprawdę przyszłej II RP, pierwsi Polacy, którzy podnieśli rzeczywiście szablę, miecz na naszego wroga, czyli na Rosję, i rozpoczęli walkę o niepodległość Polski 6 sierpnia 1914 roku. Do tej walki oczywiście przygotowywali się wiele, wiele lat. No później była pierwsza brygada, jak wiemy, tak, 3 brygady powstały i tak dalej, uzyskaliśmy ostatecznie niepodległość. Natomiast tą trasą, też upamiętnieniem właśnie tej walki o niepodległość, i teraz można powiedzieć też, że Piłsudskiego jest ten marsz szlaki pierwszej kompanii kadrowej, który rozpoczął się taki marsz niepamięci, rozpoczął się już przed wojną w latach 20. Później wojna i okres, początkowy okres sowietyzacji Polski, no nie pozwolił na organizację tego marszu. Później w latach 80. powrócono do tego marszu. Oczywiście mam nadzieję, że będziemy mówić i ten marsz tak naprawdę istnieje do dzisiaj, a na tym spotkaniu jest 2 uczestników tego marszu. No, także to jeszcze a propos w ogóle upamiętniania i kultu Józefa Piłsudskiego, o tym oczywiście moglibyśmy rozmawiać wiele godzin. No, o wszystkim nie powiemy na tym spotkaniu, to jest naturalne, bo różne formy upamiętniania były. Często to pan doktor wspominał, były to oddolne formy upamiętniania, albo no bo przeciwnicy marszałka oczywiście mówią, że to było narzucane, tak? że to państwo narzucało upamiętnienie. Rzeczywiście później była ustawa o ochronie imienia Piłsudskiego w 1938 roku, dosyć niefortunna, jak się okazało. Natomiast państwo, no oprócz tego komitetu, oprócz tego Wojska Polskiego, Wojsko Polskie, ten kult był rzeczywiście też no, gdzieś tam naturalny, można powiedzieć, no, nie uważam, że oczywiście był narzucany. To rzeczywiście, powiedzmy, w tych innych sferach życia, na przykład akademickiego, co też warto podkreślić, to wszystko działo się oddolnie, na przykład kilka dni, 16 maja 1935 roku, kilka dni po śmierci marszałka, na przykład Uniwersytet Warszawski, Senat Akademicki, profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, czy Uniwersytet przed wojną, był uważany za sympatyzujący bardziej z narodowcami, tak, z środowiskiem narodowym. I ten Senat Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego podjął uchwałę o tym, aby nadać imię marszałka Piłsudskiemu Uniwersytetowi Warszawskiemu, o czym się dzisiaj nie pamięta, też gdzieś tam próbowano to przywracać do pamięci społeczeństwa. I Uniwersytet Warszawski po dekrecie prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej od 26 sierpnia 1935 roku Uniwersytet Warszawski zmienił nazwę na Uniwersytet Józefa Piłsudskiego w Warszawie. No, ta nazwa oczywiście nigdy nie została zniesiona formalnie przez ani okupację niemiecką, ani później komunistyczną, władzę. No, dzisiaj nie funkcjonuje, jak wiemy. Natomiast też warto wspomnieć, że AWF również oddolnie, profesorowie AWF również w 1935, za śladem właśnie Uniwersytetu Warszawskiego, również oddolnie nadali imię swojej uczelni AWF-owi, na właśnie Akademii Wychowania Fizycznego, również imię Piłsudskiego. To, jak wiemy, do dzisiaj z przerwą oczywiście na imię Świerczewskiego w czasach komunistycznych, ale dzisiaj mamy nadal AWF imienia Józefa Piłsudskiego. Więc jakby to imię rzeczywiście było nadawane, chociaż my mamy też, współcześnie mamy 50 szkół na przykład imienia Piłsudskiego, tak? Także przed wojną to już się rozpoczęło, przed śmiercią też nadawano imię różnym instytucjom, także to wszystko było najczęściej oddolne mimo wszystko, tak? To też musimy pamiętać, że to nie było narzucane, mimo są propagandy różnych środowisk, no to nigdy jakby... Mówiąc same za siebie, nigdy to nie było przez państwo polskie narzucane, to upamiętnienie marszałka, to jest dosyć istotne. Ciekawą inicjatywą też była próba tworzenia, zrekonstruowania majątku Piłsudskich w Złowie, to się nie udało, tak? On dotyczący po zasadzie fundamentu posadzono dom, natomiast te miejsca, z którymi marszałek był związany, czyli Belweder, tak jak wspomniałem, tam utworzono muzeum działające do roku 1939, to była placówka muzealna najpopularniejsza w Rzeczypospolitej. Złów, tak jak wspomniałem, to mieszkanie przy ulicy Wschodniej było
Łodzi. A teraz pojawiły się też inicjatywy, myślę, że jako ciekawostkę warto opowiedzieć, które nie były zrealizowane, chociażby pojawił się zamysł zbudowania od podstaw miasta na granicy z Rumunią, które miało być zwrotami gospodarczymi, tak, dla Rzeczypospolitej miało się nazywać Piłsudskim, miało być nazwane od nazwiska Piłsudskiem, to się nie udało zrealizować. Pojawiają się też, tak jak wspomniałem, panowa inicjatywy oddolne. Jeśli nie dzisiaj się przyjrzymy, które były zaskakujące i też może nierealne, jeśli chodzi o możliwości realizacji, chociażby pojawił się pomysł zbudowania kanału łączącego Bałtyk z Morzem Czarnym. Patronem tego kanału miał być oczywiście marszałek, ale to też powoduje pewną atmosferę, która w Polsce po śmierci marszałka panowała, czyli uznanie jego znaczenia w historii Polski. Też pojawił się chociażby pomysł, aby został on ogłoszony patronem Polski. Nie zostało to zrealizowane, jednak takie głosy też się pojawiały, co wyraźnie świadczy o tym, że polskie społeczeństwo rolę jego w historii doceniało i odczuło właśnie stratę po śmierci. Jeszcze nawiązując, to pewnie jedno zdanie, ciekawostka przed wojną też, co jest ważne, sprowadzono z Niemiec, właściwie dalszej ilości niemieckiej dla Polski, dom z Magdeburga. Dom, w którym był internowany Piłsudski razem z Kazimierzem Soskowskim od 1917 roku. Ten dom w oryginalnym oczywiście go rozebrano i zbudowano go z powrotem właśnie a propos Belwederu. W Łazienkach Królewskich ten dom był przed wojną eksponowany. Miał być właśnie to częścią tego Muzeum Piłsudskiego w Belwederze. To jest taka ciekawostka. Tam oczywiście, o ile dobrze pamiętam, oczywiście został rozebrany przez powoje. Albo jeszcze przez Niemców. Nie, jeszcze przez Niemców, czyli na początku okupacji. Natomiast rzeczywiście też jeszcze a propos Belwederu, jakby opiekował się tym muzeum Walenty Wójcik, ojciec profesora Wójcika, który później w latach 80. uważam, ale też od tego do upamiętnienia marszałka Piłsudskiego. Te materiały zostały i Wacław Lipiński też. Te materiały w 1939 roku, wszystkie jakby, wszystkie, no część materiałów zgromadzonych w tym muzeum została na szczęście uratowana i przewieziona do Londynu na początku wojny i do Nowego Jorku. Część materiałów została przewieziona i w Nowym Jorku, jeżeli chodzi o archiwalia na przykład, to jest Instytutu bardziej przedwojennego, jeszcze Instytutu Józefa Piłsudskiego, które miało zadanie badania najnowszej historii Polski, więc na szczęście część materiałów z tego muzeum została uratowana i jest na zachodzie, tak, na marginesie właśnie, jeśli chodzi o Muzeum Belwederskie. I dochodzimy do tego, o czym panowie już nieraz w swojej wypowiedzi wspomnieli, a mianowicie wybuchu II wojny światowej, 1 września 1939 roku, przynosi naszemu krajowi zniewolenie na najbliższe kilkadziesiąt lat, bo najpierw mamy okupację niemiecką, sowiecką II Rzeczypospolitej, potem mamy już tylko okupację niemiecką, a od 1944 roku zaczyna się kolejne utrwalanie władzy komunistycznej, nie ma wolnej, demokratycznej Polski. Jak wówczas wyglądała ta pamięć o Piłsudskim? Jak wiadomo, że władze komunistyczne tą pamięć o Piłsudskim starały się zminimalizować, starały się jego postać wymazać, no, co to był zwycięzca bitwy warszawskiej, wojny polsko-bolszewickiej z lat 1919-1920, ten, który opóźnił wkroczenie komunizmu, prawda, na tereny bolszewizmu, komunizmu, na tereny Europy Zachodniej. Jak władze komunistyczne podchodziły do postaci marszałka Piłsudskiego? To znaczy, jeżeli mogę jeszcze a propos okupacji niemieckiej, taką też ciekawostkę, no to jest dosyć ważny fakt a propos upamiętnienia też, czy przywracania pamięci Piłsudskiego podczas okupacji niemieckiej na początku. No są różne materiały, między innymi Biblioteki Informacyjnej Armii Krajowej, gdzie się wspomina o tym, że społeczeństwo wspomina 12 właśnie maja, w rocznicę śmierci, 12 maja 1941 roku na przykład, bo to jest taki zapis ówczesny
że społeczeństwo przynosi fotografie marszałka, znicze i kwiaty na grób na przykład nieznanego żołnierza w Warszawie 12 maja 1941 roku, gdzie właśnie podkreślano te, no to, że te tęsknoty tak naprawdę za marszałkiem, tak? Przypomnijmy, że no to w ogóle rzeczywiście długa historia, ale jeżeli chodzi o, no wiemy, że podczas II wojny światowej na główną rolę na początku 1933 roku, główną rolę, jeżeli chodzi o kierowanie polityką rządu na uchodźstwie, odgrywał generał Sikorski, który tutaj też dyskusja mogłaby się odbywać kilka godzin, natomiast generał Sikorski nie sympatyzował, mówiąc delikatnie, nie akceptował poniekąd polityki marszałka Piłsudskiego już za czasów Legionów, ale nie później, w II Rzeczypospolitej Polskiej, jakby w trakcie, jeszcze w 1939 roku oskarżał oczywiście nieżyjącego już marszałka, ale i Piłsudczyków o tragedię Polski, jaka nastąpiła w 1939 roku i starał się za wszelką cenę nie dopuścić PiS-u, jakby wszystkich oficerów, działaczy piłsudczykowskich, związanych w ogóle z marszałkiem Piłsudskim czy z tamtym rządem. Starał się Sikorski nie dopuścić do władzy, starał się nie dopuścić do roli decydującej, jeżeli chodzi o walkę o niepodległość Polski i pojawiały się różne materiały na temat Piłsudskiego, no nie tyle szkalujące, ile ujmujące może poniekąd roli Piłsudskiego i umiejętnością Piłsudskiego, jeżeli chodzi o wodza, jako wodza Wojska Polskiego. Taka broszurka się nawet pojawiła, broszurka na szkolenia, która miała być wykorzystywana do szkoleń w podziemiu akowskim, jeszcze wtedy w ZWZ. I w obronie, to jest też ważne, w obronie Piłsudskiego stanął generał Stefan Grot-Rowecki, który napisał do generała Sikorskiego, że był zmuszony właśnie stanąć w obronie marszałka Piłsudskiego, ale jako właśnie tego mentora, tego wodza Armii Polskiej, ponieważ nie możemy w tym momencie, w tak ważnym, kryzysowym momencie dla nas, czyli podczas wojny, dyskredytować zasług marszałka Piłsudskiego, wodza Wojska Polskiego jako naczelnika, jako właśnie wojska, jako wodza Wojska Polskiego, więc to jest też taka ciekawostka. W ogóle Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej co jakiś czas właśnie przy rocznicach śmierci, także 12 maja 1943 cała pierwsza okładka, cała winieta została poświęcona marszałkowi Piłsudskiemu, Biuletynie Informacyjnym Armii Krajowej, została poświęcona Piłsudskiemu, także Biuletyn Informacyjny Armii Krajowej się wspominał często o marszałku polskim, oczywiście i o jego zasługach w kwestii oczywiście Wojska Polskiego, nie wchodząc zupełnie w kwestie polityczne, co czynił, jak wiemy, już wspomniałem wcześniej, generał Sikorski. No już nie mówiąc o odosobnieniu części oficerów związanych z marszałkiem, z tak zwaną sanacją, odosobnieniu na wyspie Biłsud, tak zwanej wyspie Węży. Też temat moglibyśmy rozszerzyć, ale to tak tylko na początku. Po prostu ta pamięć Piłsudskiego była też podczas okupacji niemieckiej aktywna i ważna. Właśnie to, co kolega zaczął, że stosunek generała Sikorskiego i jego otoczenia do tej pamięci o Józefie Piłsudskim. No wiadomo, że klęska wrześniowa była ciosem dla większości Polaków i często jakich wcześniejsze sympatie były skierowane w kierunku sanacji, tak ten wrzesień był dla wielu takim przełomem. Ich sympatie się odwróciły. Krytykowano i Beka, i Ryza Śmigłego, i Kościckiego. Natomiast ja chcę tu zacytować taki fragment z raportu porucznika Włodzimierza Niepokojczyckiego dotyczące oceny politycznych okresu II wojny światowej, gdzie on pisze, że o ile tych żyjących dygnitarzy sanacyjnych krytykowano, to sprzeciw, szczególnie w Wojsku Polskim, właśnie wywoływała krytyka nieżyjącego marszałka. I że nawet zwolennicy Sikorskiego, to niektórzy zwolennicy Sikorskiego uważali to za błąd, że uważali, że powinien on się postawić w roli jakby następcy, kontynuatora przecież zwycięskiego wodza, a nie po śmierci pozwalać na to szkalowanie, gdyż uważali, że to no, jest walka bardzo nieszlachetna.
Może zacytuję. Ostro krytykowani są Sławoj i Kasprzycki, później Rydź Śmigły, Beck i Kwiatkowski. Najostrzej krytykują poprzedni reżim półinteligenci, jak to nauczyciele wiejscy, urzędnicy i tym podobne. Zawodowi oficerowie, młodsi, bardzo ostro krytykują obydwa reżimy. Zarzucają im oportunizm, niefachowość, skostniałość i brak czynu. Jest natomiast punkt, z którym zgadza się absolutna większość. Z pewnością ponad 90%. Jest nim stosunek do marszałka Piłsudskiego. Tu polityka prowadzona obecnie, obmazywania pośredniego jego postaci przyjmowana jest z obrzydzeniem i zadziwieniem, że Sikorski zezwala na tak nieszlachetne sposoby walki z cieniem komendanta. Przykłady. Kolega mówi do mnie, byłem zaciętym antypiłsudczykiem, ale te swołocze zrobiły ze mnie Piłsudczyka jeszcze we Francji. Gdy kupiłem fotografię komendanta, zapytałem sprzedającego, ile poszło sztuk. Odpowiedział ponad 3000 w bieżącym tygodniu. W szpitalu w grupie na 8 rozmawiających 6 miało fotografię komendanta w portfelu, a 7 pytał, gdzie ją można kupić. Więc tutaj no, widzimy, że te próby ze strony Sikorszyków, no, szczególnie w wojsku na opór natrafiły. Sam Sikorski zrozumiał to dosyć późno, dopiero można powiedzieć przed dzień swojej tragicznej śmierci, kiedy podczas inspekcji oddziału generała Andersa, gdy już no tam nie ma czasu, żeby omawiać szczegóły, gdy widział, że jego polityka przynosi fiasko i wcześniej odrzucił od siebie Sosnkowskiego i jego grupę. Teraz zaczynały się przeciw niemu szemrania właśnie wśród żołnierzy Andersa. Zaczął szukać pewnych dróg porozumienia i podczas spotkania z oficerami w kasynie oficerskim powiedział, że on z prawdziwymi żołnierzami dogada się zawsze i żeby pokazać, że wyciąga rękę do zgody, to kazał orkiestrze zagrać pierwszą brygadę. Wszyscy oficerowie wstali. Tak, tutaj tylko jeszcze na marginesie powiem też na przykład o polskie siły zbrojne na zachodzie, jeżeli chodzi, no co, chociażby 305 pułk bombowy polski, oczywiście 305 pułk bombowy miał imię Józefa Piłsudskiego, więc tak jak Piotr wspominał, no często jakby to środowisko Sikorszyków tak zwane no, nie dawało rady, jeśli chodzi o zaprzestanie, czy jakby dezabułowanie może postaci marszałka polskich sił zbrojnych na zachodzie. Mimo wszystko było to bardzo silne, a ważne też jeszcze, myślę, że mamy jeszcze miesiąc kwiecień, też kwestia na przykład uroczystości w Katyniu, uroczystości, no co to, że powiem, wspomnienia w Katyniu 19 jeszcze marca. Oficerowie, którzy trafili do niewoli sowieckiej, to też są wspomnienia, między innymi Stanisława Swaniewicza, są te wspomnienia tego wybitnego naukowca, są też taki moment, że 19 marca oficerowie w obozie w Kozielsku zebrali się 19 marca i wspominali właśnie postać marszałka Piłsudskiego, bo przed wojną 19 marca to był ten najważniejszy dzień, w którym oddawało się właśnie cześć, czyli imieniny Piłsudskiego oddawało się cześć marszałkowi, więc myślę też tutaj warto to pokazać. Piotr mówił, że wojsko żołnierze oddolnie po prostu pamiętali o marszałku i wiedzieli, no, jak się zasłużył do Polski. Imieniny to jest ten taki swoisty fenomen, że już solenizanta zabrakło, a imieniny dalej odchodzono. W drugiej Rzeczypospolitej to jeszcze tak to się zbiegło, że imieniny Józefa są 19, a imieniny Edwarda, czyli Edwarda Rydza Śmigłego 18, więc to tak łączone, ale później już została pamięć tylko właśnie o imieniach Piłsudskiego i no, jak Adam wspomniał w Katyniu, ale na przykład jeszcze w oddziale wydzielonym Wojska Polskiego majora Hubala też wszyscy pamiętamy tak. Scenę z filmu, jak wchodzi wojsko na Boże Narodzenie do kościoła. Podobna sytuacja była właśnie 19 marca, kiedy
też do kościoła oddział uzbrojony wszedł właśnie, żeby tą rocznicę zamanifestować, a no, wszystko można o Hubalu powiedzieć, tylko nie to, że on był piłsudczykiem. Ale był świadomy tego, że trzeba tą ciągłość podtrzymywać. Czasem. Może przechodząc tak, bo już myślę, że tutaj już odpowiadając pytanie pani prowadzącej, przechodząc już dalej, czyli właśnie na przykład po wojnie były organizacje antykomunistyczne, zbrojne, które gdzieś też właśnie odwoływały się do marszałka Piłsudskiego, młodzieżowe głównie, chociażby bojownicy o niepodległość w statucie mieli zapisane, że dążą do odzyskania niepodległości Polski drogą Piłsudskiego. Oczywiście dosłownie nie cytuję, niektóre organizacje na sztandarze gdzieś chciały mieć marszałka Piłsudskiego, więc no i też trochę Piłsudczyków, między innymi władca Flipiński też brał udział w oporze antykomunistycznym. Jak wiemy, zamordowany w 1949 roku w kwietniu. No i później właśnie jest okres już powiedzmy tej opozycji antykomunistycznej, opozycji, niektórzy nazywają demokratycznej, opozycji niepodległościowej lat 76-89. I tutaj jest kilka środków takich większych, z całym szacunkiem. Wiadomo, że było wiele ważnych, mnóstwo organizacji, które nawiązywały też oczywiście do marszałka Piłsudskiego między innymi. No ale między innymi właśnie to środowisko łódzkie, tutaj, żeby już przejść do pana doktora, było też takie silne z Andrzejem Ustoją Owsianym na czele w latach 70-tych, 80-tych warszawskie właśnie, czy krakowskie, wrocławskie. To były te środowiska rzeczywiście dosyć mocne, ale nie chcę już wchodzić w tematykę, bo pan doktor myślę, że jeżeli chodzi o to łódzkie środowisko, ma bardzo dużo do powiedzenia, jeśli chodzi o aktywność antykomunistyczną z Piłsudskim, powiedzmy, na sztandarze w latach 70-tych, 80-tych. Tak, dziękuję bardzo. Rzeczywiście, jeśli tutaj rozpoczynamy część naszej rozmowy dotyczącą okresu powojennego, można powiedzieć, że już okres II wojny światowej był pewną negatywną zapowiedzią tego, co z pamięcią o marszałku działo się w roku 1945. To było takie preludium, jak się okazało, ta swoista polityka niepamięci przynosiła efekty odwrotne, o czym mówił chociażby Piotr. Szczególnie ostro to też mocno widać to było po II wojnie światowej, oczywiście w okresie stalinowskim odwoływamy się do postaci Piłsudskiego, chociażby właśnie w gazetach czy w dokumentach programowych organizacji młodzieżowych. Natomiast myślę, że tutaj musimy przywołać ukute wówczas pojęcie Piłsudczyzna. Ono często w propagandzie komunistycznej występowało. W zasobie Archiwum Instytutu Pamięci Narodowej znajduje się taki referat, który był przygotowany na potrzeby Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego w Łodzi. Powinno być referat, który kształtował postawy funkcjonariuszy. Ja zacytuję jego tytuł w pewnym brzmieniu, bo myślę, że pokazuje to, w jaki sposób w latach 50. do marszałka się podnoszono. Tytuł był następujący: Piłsudczyzna, czyli ideologia i taktyka głównej odmiany polskiego faszyzmu. To pokazuje, w jaki sposób w latach 50. tę tradycję piłsudczykowską traktowano. I tak jak wspomniałem, w okresie II Rzeczypospolitej mówimy o państwowym kulcie i o polityce pamięci. O tyle po roku 1945 mamy zjawisko zupełnie odwrotne, czyli zacierania wszelkich śladów związanych z tradycją obozu pomalowego, czy w ogóle osobą marszałka. Było rzeczą oczywistą, że wszelkie patronaty były likwidowane. Tutaj pojawił się nowy panteon, w cudzysłowie, świętych komunistycznych, których należało uhonorować. Mieliśmy zmiany nazw ulic, instytucji i tak dalej. Ale komuniści te działania traktowali, dla komunistów te działania nie były wystarczające, bo chociażby usuwano książki autorstwa Piłsudskiego z bibliotek, wpisywano dzieła marszałka na ten swoisty indeks ksiąg zakazanych, trafiały w najlepszym wypadku do działu prohibitu. A więc taką politykę od lat 40. świadomie prowadzono. Oczywiście marszałek był też celem ataków propagandowych. Słowo sanacja, można powiedzieć, zestawiano ze słowem faszyzm, a więc to była taka kalka, którą w propagandzie komunistycznej przez długie lata starano się
narzucić. Trafiłem na takie ślady badań socjologicznych, które prowadzone były w latach 60. I wówczas okazało się w ankiecie, którą kierowano do zwykłych osób, a więc było to rodzaj badania, tak jak wspomniałem, socjologicznego, to rodzaj sondażu, okazało się, że w połowie lat 60. niemal 13% osób, pomimo tej intensywnej propagandy trwającej 20 lat, uznało marszałka Piłsudskiego za postać niezwykle istotną w historii Polski. W kolejnych latach, tak jak już wspomniałem przywódca, w latach 70. następuje w pewnym sensie, w momencie, kiedy rozpoczyna działalność opozycja, następuje pewien renesans tradycji piłsudczykowskiej. Oczywiście powstawał szereg organizacji opozycyjnych o różnym profilu ideowym, ale też powstawały i takie, które do tradycji piłsudczykowskiej wprost szczegółowały, czy była chociażby Konfederacja Polski Niepodległej, która wydawała prasę pod tytułem Gazeta Polska i Droga, więc to było wprost nawiązanie do tych istotnych pism piłsudczykowskich. Rzeczywiście, jeśli przejdziemy do tego wątku łódzkiego już wywołanego, środowisko łódzkich piłsudczyków było bardzo aktywne, nie tylko w okresie od Narodzin Solidarności, ale też w latach 70., chociażby w roku 1973 odsłonięta była pierwsza tablica nawiązująca do tej tradycji, a więc jest to okres przed narodzinami opozycji przedsierpniowej, a więc ten czas trudny, jeśli chodzi o dzieje PRL i możliwość wyrażania niezależnych poglądów. A koniec lat 70. to rzeczywiście jest istotny przełom. Organizowane są już wtedy chociażby niezależne obchody 11 listopada 79, dużo uroczystości w Warszawie. Jeśli 11 listopada, to oczywiście od razu przywoływana jest postać marszałka Piłsudskiego. I w Łodzi też podobne inicjatywy były podejmowane, chociażby przez środowisko Ruchu Wolnych Demokratów. To była organizacja, struktura opozycyjna związana z ochroną obrony praw człowieka i obywatela. W 1978 wydała taki dokument programowy w związku z 60. rocznicą odzyskania niepodległości przez Polskę i również do tej tradycji piłsudczykowskiej w tym dokumencie się odwoływała. Później, tak jak wspomniałem, przełom to jest rok 1980, Narodziny Solidarności, kiedy te obchody, które w latach 70. miały charakter w zasadzie, można powiedzieć, półjawny, czyli nietolerowany przez władze przez 16 miesięcy istnienia Solidarności, sytuacja zupełnie się zmienia. W roku 81 mamy, można powiedzieć, wręcz jawne obchody, chociażby szkicy ponownie 11 listopada. Tutaj władze w żaden sposób nie mogły sprzeciwiać się odwołaniu do tych tradycji z okresu II Rzeczypospolitej. Ale też mamy tworzenie istotnej organizacji istniejącej do dzisiaj. W kwietniu 1981 roku w Łodzi powstał Społeczny Komitet Pamięci Józefa Piłsudskiego. Właśnie z Andrzejem Ostojanowsianem na czele, prężne środowisko, które wpisało się, można powiedzieć, na trwałe tradycje podtrzymywania w Łodzi tych śladów związanych z marszałkiem Piłsudskim. W tym samym roku, w roku 81, odsłonięto chociażby tablicę na domu, w którym marszałek mieszkał, już przyłożyłem ten adres, ulica Wschodnia 19, ta tablica istnieje do dzisiaj, a więc tutaj były jasne nawiązania do tego, co próbowano zrobić w okresie przed wybuchem II wojny światowej, a więc to było istotne. Co ciekawe, zorganizowano dosyć duży, jak na warunki PRL, uroczystość, tak jak wspomniałem, z roku 81, przed wprowadzeniem stanu wojennego, udało się tę tablicę odsłonić 15 listopada. Natomiast bardzo ciekawe, czym były wygłosił wówczas związany z opozycją mecenas Karol Głogowski, który powiedział, przywołując postać marszałka, że Polacy nie powinni mieć innych wodzów
niż marszałek przed sobą, czyli nawiązywał to oczywiście do dekalogu, a więc ten marszałek Piłsudski miał być tym politykiem, tym narzędziem, który wyznacza w jakiś sposób azymut działalności środowisk niezależnych w Polsce. Po porozumieniu stanowiskiem oczywiście sytuacją uległa znowu zmianie. Prasa podziemna często do postaci marszałka nawiązywała. Traktowano po prostu drugą Rzeczpospolitą jako niezależne, w pełni suwerenne państwo polskie. Przeciwstawiano ją tradycji, czy sytuacji, jaka panowała w PRL. Myślę, że wiele świadectw tego, że myśl Piłsudczykowska była żywa na łamach tej prasy znajdziemy. To są interesujące, myślę, świadectwa. Chociażby znany nam wszystkim, myślę, Bogdan Nowakowski też publikował na łamach w podziemiu, wydał książkę Człowiek pośród legend, czyli taką biografię marszałka, nie tylko będącą formą odtworzenia jego życiorysu, ale też przedstawiającą postać w szerszym kontekście kulturowym, filozoficznym i tak dalej. Więc ten okres PRL-u nie był zupełnie okresem, w którym o Piłsudskim zapomniano, też na pewno nie były to formy państwowe upamiętnienia, czyli formy instytucjonalne. Natomiast już do końca w latach 80. też w oficjalnych badaniach pojawił się pewien przełom, pojawiła się publikacja autorstwa Andrzeja Garlickiego, biografia Piłsudskiego. Oczywiście będzie dzisiaj szereg zastrzeżeń, możemy dyskutować, dlaczego ten historyk akurat tę książkę mógł wydać. Natomiast w latach 80. władze już zdawały sobie sprawę, że nie mogą wymazywać pamięci o marszałku w taki sposób, jak czyniono to w latach wcześniejszych, zwłaszcza w latach 90. I ten kult w pewnym sensie zaczęto tolerować, chociaż bez wątpienia, bo te władze nie afirmowały. Tak. I jeżeli mogę tylko jeszcze dosłownie, nie wiem, jedno zdanie. Proszę. Tak, no tak jak pan doktor tutaj wspominał, działalność opozycji poniekąd wynikała z odpowiedzi na działania władz komunistycznych w stosunku do marszałka Piłsudskiego, czyli przekazywanie nawet książek o Piłsudskim na przemian, tak, chociażby jakby miał miejsce w Centralnej Bibliotece Wojskowej, czy Stanisław Arski, jego publikacje też szkolujące marszałka i w ogóle Piłsudczyków. Więc to była taka odtrutka antidotum na działania władz komunistycznych w stosunku do marszałka Piłsudskiego. Natomiast no, później rzeczywiście też i młode pokolenie dochodziło, to jest też dosyć istotne pod koniec lat 80., które też w tej postaci widziało szansę na pozyskanie pełnej niepodległości, bo też wiemy, że opozycja była podzielona, którzy chcieli rewolucji, chcieli się ewolucji, to jest znowu temat na inną dyskusję. Natomiast ważne jest to, że w pewnych okresach, tak jak pan doktor wspominał, to zależy, no karnawał Solidarności, to bardziej otwarte działania, wtedy właśnie się marsz szlakiem pierwszej kompanii rozpoczął, inne działania, ale właśnie po wprowadzeniu stanu wojennego, tam widzimy rzeczywiście no, pewien też w późniejszym okresie taki wybuch prasy podziemnej w ogóle. No i tej nawiązującej właśnie też do marszałka Piłsudskiego. Marszałek Piłsudski to jest ważne, w PRL-u był oczywiście symbolem zwycięstwa nad komunizmem, co przecież pani wspominała, Magdalena, ale jego myśl też mogła być pragmatyczną myślą. Też były przecież dyskusje na łamach prasy o tym, jak ma przyszła Polska wyglądać. Chociażby publikowano referat Jerzego Łojka, mówiący o polityce wschodniej Piłsudskiego, no, jak miała wyglądać przyszła trzecia Rzeczpospolita Polska. Czy może uda się Kresy Wschodnie, takie też były przecież tezy odzyskać i tak dalej. Więc jakby też w tej myśli Piłsudskiego pewne myśli na ten czas odzyskania niepodległości były też zauważalne, więc nie był tylko symbolem. Oczywiście te działania miały różne formy, one też miały po prostu upamiętnić marszałka Piłsudskiego, ale też nadawały po prostu energii, szczególnie młodzieży, energii do działania. Tak? Nie widziano tego konspiratora XIX-wiecznego, z przełomu XIX-XX wieku. Choćby bibuła jego była wielokrotnie wznawiana w podziemiu. Piłsudski też nadawał
czy podpowiadał pewne drogi do walki z komunizmem w latach 70., 80., więc mówię, no nie był tylko tym symbolem, był, miał też oczywiście pewne pragmatyczne, można tak teraz powiedzieć, zastosowanie jego myśli, jego działania w właśnie w latach 80., 90. Co ważne, na przykład właśnie w latach 81-89 wydano około 60 książek o Piłsudskim, wyłącznie traktujące o Piłsudskim, pod ziemią oczywiście mówię. A jeżeli mówimy na przykład o jego konkurencie, to jest taka ciekawostka, czyli Romanie Dmowskim, konkurencie oczywiście historycznym mówię, wydano książki Romana Dmowskiego i o Romanie Dmowskim około 20, więc widać też jakby jak ta postać, jakie miała znaczenie dla opozycji antykomunistycznej, jednak no, Piłsudski był człowiekiem czynu, tego czynu, który właśnie w latach 70-80 potrzebowano. Szanowni panowie, bardzo dyskutujemy bardzo owocnie i podejrzewam, że moglibyśmy jeszcze sporo dyskutować, ale myślę, że na tym zakończymy nasze dzisiejsze spotkanie. Chciałabym panom bardzo serdecznie podziękować za udział w przystanku Historia Białystok, za panów wiedzę zarówno o postaci marszałka Piłsudskiego, jak i o pamięci o nim. Przypomnę, dyskutowali z nami dzisiaj dr Sebastian Pilarski, naczelnik oddziałowego Biura Badań Historycznych w Łodzi, Adam Stefan Lewandowski, pracownik Biura Komunikacji Prezesa Instytutu Pamięci Narodowej w Białymstoku i Piotr Siwicki z oddziałowego biura, z oddziałowego archiwum IPN w Białymstoku. Bardzo panom serdecznie dziękuję i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będziemy mogli podyskutować.